Witajcie, witajcie serdecznie. Trochę tak jesteśmy prześwietleni, Paweł. Paweł Woicki, gościem Prawdy Siatki. Cześć, dzień dobry. Nie wiem, czy to można jakoś poprawić, żeby nie było tak jasno. To już tak jest. Też. Tak jest. Troszkę jesteśmy przepaleni, ale... Ale nie wypaleni. Ale nie wypaleni. Na pewno Paweł nie jest wypalony, chociaż parę lat Paweł Woicki, słuchajcie, na parkietach spędził. 3 lata jesteś młodszy, Paweł, ode mnie. A ja już karierę skończyłem 23 lata temu. Wiesz co, numer 23 jest teraz popularny. No tak. To słuchajcie, Indyk Pola ZS Olsztyn przyjechał do Warszawy zmierzyć się z Oniko. Jeszcze pewnie tydzień temu myślał, że troszeczkę inaczej wyglądać będzie skład Oniko aktualnie. Musiał zweryfikować podejście do tego meczu. No bo w Oniko jest warto szkóry. Zacznijmy może właśnie od dzisiejszego rywala, od tych aktualności. Gracie z Oniko i co? Inaczej wyglądały przygotowania teraz odprawa przed meczem? Inaczej wygląda odprawa przed meczem. To tak pierwszy raz, jeśli mówisz, gramy trochę w tą siatkówkę już w naszej lidze i oglądając pierwszy raz taką odprawę przed meczem. Przyznam, że oglądaliśmy też mecze innych drużyn, nie tylko tej, z którą się zmierzymy. Czyli stocznie oglądaliśmy. Oglądaliśmy stocznie też. Też ogląda, że tak, tego zawodnika już nie ma, tej drużyny już nie ma, ten gra w innej drużynie, a ten będzie grał zaraz w innej drużynie. I tak oglądasz, przecierasz już tyle lat, któryś nasty sezon w lidze, i takiego nie było nigdy. Nie dość, że emocjonujący sportowo, to jeszcze te roszady, jakie się dzieją, to jest kosmos. No właśnie, jest kosmos, kocioł potworny. Za chwilę będziemy do tych aktualności wszystkich wracać, do tego, co się dzieje w Jastrzębiu, bo tam trener De Giorgi pod ścianą postawił władzę jastrzębskiego. Ścianą węgla. Pod ścianą węgla wziął kilof i mówi, spadam z tego okrętu. A nie, już nie okrętu, nie wymawiajmy, jeśli chodzi o Plus Ligę. Natomiast, czy to jest dobrze, że tak się dzieje? Bo chyba nie jest dobrze, Paweł. No. Sportowo myślę, że jest dobrze. Dobrze, że tacy zawodnicy zostają w Plus Lidze, jak Bartek, jak Pęczow, to wartość ogromna wartość dodana, ale jeśli chodzi o wizerunek, te zmiany, tyle roszad w trakcie sezonu, mi to się do końca nie podoba. W ogóle mi to się nie podoba. I projekty budowane od początku do końca, które trener dostaje drużynę, czy buduje drużynę, ma możliwość na przestrzeni całego roku pokazać, co z tą drużyną osiągnie, jak z nią pracował i później go za to rozliczyć, a tak zmiany. Odejście trenera De Giorgiego, dwa aspekty. Jeden włoski, no każdy włoski trener marzy o tym, żeby być trenerem w Maceracie, ale odejść z topowego polskiego klubu nie powinno być tak łatwo i troszkę mało szacunku dla nas. Tak, 20:30 mecz Oniko Polsat Sport Ekstra, transmisja tego spotkania. Paweł, mam prośbę do ciebie, żebyś troszkę głośniej mówił, bo tutaj muzyka przegrywa, a nie chciałbym, żeby nasi widzowie nas dobrze słyszeli. Wywołałeś temat w takim razie trenera De Giorgiego, no to ja powiem trochę ostrzej od razu. Bardzo nieeleganckie mimo wszystko, w mojej ocenie, takiej pierwszej ocenie, zachowanie włoskiego szkoleniowca, który stawia pod ścianą Jastrzębski Węgiel, przychodzi do prezesa klubu i mówi, panie prezesie, chciałbym rozwiązać umowę, bo mam lepszą propozycję. Dlaczego nieeleganckie? Paweł, no wszystko było budowane na De Giorgim. On objął w końcówce poprzedniego sezonu zespół, ale tylko żeby go dograł i miał stworzyć swój też i projekt. I podpisał na długoletną umowę. Tak, i ten sezon, i następny sezon robił wszystkie transfery. On to wszystko wymyślił. Poprowadzał zawodników, którzy pasują do jego koncepcji i do jego stylu pracy. I mówi, na razie bawcie się z tymi klockami sami, bo też Jastrzębie nie gra rewelacyjnie w tym sezonie na ten moment. Naprawdę? Na drużyna, ale wynikowo. Mogę powiedzieć po sobie, naprawdę zrobili ogromne wrażenie twardością grania i taką konsekwencją właśnie tą szkołą De Giorgiego. I może wynik przegrali z Bydgoszczem się 3-0, to jest jakaś wtopa, ale twarda siatkówka, tacy ciężcy do złamania. No ale wiesz, bo my przed sezonem ocenialiśmy Jastrzębie jako absolutnego faworyta do tej walki na trójkę, bo zespół wydawał się ciekawy, natomiast tak mnie trochę From jednak zawodzi. Oliwa nie dostaje szans i tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, czy on rzeczywiście zjechał do bardzo złego poziomu, czy też no, on się nie wpisuje jednak w ten model pracy trenera De Giorgiego, ale o samym szkoleniowcu. To trochę pokazuje, Paweł, że włoscy trenerzy, no nie tylko włoscy, to krajowcy, którzy pracują u nas, oni pracują, bo dostają angaż, natomiast gdzieś w głowie zawsze
na tym pierwszym miejscu będzie Serie A i jak jest tylko szansa pracy tam, to odejdą. Ja to myślę, że w trzech drużynach, bym tak, czterech. Perugia. Ta sytuacja bym trochę tak zaprzecza moim ich etosowi pracy, czyli on, dla mnie Włosi bardzo szanują swoją pracę. Bardzo profesjonalnie do tego podchodzą, od A do Z są przygotowani perfekcyjnie i to tak troszkę ta sytuacja jest dla mnie trochę jakby zaburza to. Tak, trener De Giorgi do niedzieli ma być szkoleniowcem Jastrzębskiego Węgla i tutaj pytanie, jeszcze oficjalnego stanowiska Jastrzębia nie ma, natomiast no, umówmy się, jeśli przychodzi trener, który budował projekt i mówi, że panie prezesie, no chciałbym lekko wyjść tylnymi drzwiami, to chyba już nawet ze względu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Jastrzębskiego Węgla, no to nie ma sensu kontynuowanie tej roboty, no bo gość nie chce tutaj, nie chce pracować. Chcę powiem ci taką historię. Mój pierwszy sezon plus, nie plus ligowy, zawodowy był w Politechnice Warszawskiej, ja z tą drużyną awansowałem do plus ligi. I w styczniu byliśmy w połowie sezonu. Koledzy z przejścia już do AZS-u Częstochowa. W połowie sezonu przez kontuzję i mogłem iść tam grać. A ja zostałem pierwszy i dzięki temu mogę się poszczycić tym, że awansowałem do plus ligi. Nie poszedłem tą drogą na skróty i mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że to była świetna decyzja. To troszkę tak podobnie, bo też były podchody robione i nie zdecydowałem się na to. Wolałem dokończyć sezon w Politechnice. Ty nie, słuchajcie, powiedzcie, czy jest dobrze. Trener Mazur dzwonił nagle i to mogło troszeczkę zaburzyć naszą transmisję, ale mam nadzieję, że jest ok. Słuchajcie, no u nas nie tnie. U nas wszystko... My po prostu tak wyglądamy. No tak, no nie wiem, jestem w centrum Warszawy, więc no nic więcej nie tego, anteny żadnej nie wystawię tutaj. No mam nadzieję, że za chwilę to wszystko się uspokoi. Tak, wszystko przez Mazurka. Mazurek to potrafi namieszać, nie? Panie trenerze, proszę nie dzwonić do nas. No dobra, niektórzy się pytają o Niko Warszawa, wzmacnia się i Bartkiem Kurkiem i Niko Pęczewem z rozbitej stoczni. Też niektórzy zarzucają, tak nie powinno być. Zespoły są już skompletowane, kontrakty podpisane, zawodnicy też gdzieś budują swoją przyszłość, tak? Podpisywali kontrakt, wiedząc jacy są ich rywale. Natomiast tutaj nagle spada ci MVP mistrzostw świata na pokład, ale no ja to traktuję w sposób normalny, wolnorynkowy, tak? No pojawił się Bartek Kurek. No ja myślę, że zyska na tym i Liga, i Warszawa dla siatkówki. Myślę, że najlepszy ruch marketingowy dla Warszawy, gdzie ta siatkówka, umówmy się, jest troszkę bardziej popularna w tych mniejszych miastach i to może przyciągnąć kibiców w Warszawie, że ta Warszawa stanie się siatkarska bardziej. Tak, a propos zastępcy dla trenera De Giorgiego, ja też gdzieś na Twitterze napisałem, że dzwoniłbym do Stojczewa. Podobno sam Rado gdzieś tam się już odezwał, no bo na tym to polega, tak? Zwalnia się miejsce, od razu gdzieś wolni trenerzy się meldują, nawet zgłosił się w pakiecie, wiadomo z kim, ze swoim bułgarskim siatkarskim przyjacielem, natomiast no nie wiem, czy to będzie akurat ta droga, którą pójdzie Jastrzębski Węgiel. Wiadomo, że polskie środowisko chciałoby Michała Mieszko-Gogola też, żeby wyciągnąć do naszego polskiego młodego, obiecującego szkoleniowca rękę, ale też według moich informacji gdzieś Jastrzębiu nie jest po drodze akurat. Szkoda. Bardzo dobry szkoleniowiec. Mogę tylko powiedzieć, miałem okazję współpracować z nim wiele godzin. Dyskutowanie mnie otwarta głowa. Myślę, że wiek i trochę paszport mogą tu przeszkadzać. No właśnie paszport mówi. No wiek na pewno, bo trochę, no tak, siwy włos na głowie, to jednak taką buduje aurę, no nie? To jest szkoleniowiec. Czasami trzeba zaryzykować, wiesz, z Witalem w reprezentacji to chyba też nie było decyzja jakaś budowana latami, tylko trzeba było podjąć jakieś ryzyko i ja myślę, że takie Jastrzębie, no mam drużynę zbudowaną, mają jakiś projekt i taki trener, znając Mieszka, on się potrafi wpisać w taki projekt. To nie jest chłopak, który przyjdzie, on nagle wyrzuci 10 i on będzie, tylko zbuduje z tej drużyny, którą ma, on będzie starał się kontynuować tą pracę. Ale to mówię, to nie są, ja jestem tylko jeszcze aktywnym sportowcem, nie do mnie takie decyzje należą. Tak, no ja od ciebie słyszę, ale też od wielu zawodników, którzy pracowali z Michałem Mieszko-Gogolem, że naprawdę to jest człowiek i niektórzy mówią, posłuchaj czasów Mieszka, tam jest wszystko absolutnie konkretne,
Teraz Mieszko też gdzieś na pewno mógł troszkę przejąć też tej wiedzy Radostojczewa. Czego się śmiejesz? Nie śmieję się, posłuchaj czasów, to wszyscy do mnie mówią, ty, Mieszko się zachowuje tak jak Witalne czasach. No to wiesz, polaryzuje jednak mimo wszystko, a po drugie przyniosło sukces, więc tą drogą. Zresztą trener De Giorgi też dużo rozmawiał z Witalem Heinenem w czasie Mistrzostw Świata, bo był tam na miejscu i sam przyznał, że trochę swoją filozofię zmieni i tak jak traktowali Witala jako takiego, wiesz, freaka, co on wyprawia, tak chyba otwierają głowy też inni szkoleniowcy. Powoli tak drzwiczki się uchylają, powiedzmy, może nie otwierają, ale uchylają i widać wpływ korzystny. Roberto też pracował z Witalem. Ty widzisz w nim też część Witala? Widzę, to jest tak, filozoficznie ktoś ma ukształtowany charakter, zachowuje się w jakimś stopniu i widzi człowieka, który się nowy się pojawia i coś ciekawego robi. Masz tam swoją jakby skorupę, której nie chciałbyś niszczyć, ale tu coś jest ciekawego i to właśnie jest takie uchylanie tych drzwiczek. I jak Roberto przyszedł do Olsztyna, od razu widziałem, że właśnie gdzieś tam przemyca niektóre rzeczy od Witala, ale to pozytywne, to trzeba się zmieniać. Będąc trenerem nie można iść cały czas tą samą drogą przez 20 lat. Paweł, ile ty będziesz grał jeszcze? Co, nie wiem, zobaczymy. Najgorsze jest to, że zdrowie jest, nie? Ciężko zrezygnować, zdrowie. Ale w sumie po co masz rezygnować, jak możesz grać, jak jest zapotrzebowanie, jak rynek cię chce? Nawet nie chodzi o rynek. Przyjemnie jest przyjść na trening, pracować, pomagać rozwijać innym, rozwijać się samemu, uczyć się wielu nowych rzeczy, bo to każdy dzień można odkryć coś nowego, choćby te wszystkie zmiany, to też są jakieś nowe odkrycia, ale uczyć się siebie, uczyć się innych ludzi. Nie czuję wypalenia. Byłeś asystentem Witala Heinena, takim, można powiedzieć, niepełnym, tak? Bo musiałeś w pewnym momencie być jednak z drużyną swoją, przygotowywać się. Nie pojechałeś na Mistrzostwa Świata, natomiast też Wital mówił nam, że ty, choć nie byłeś tam na miejscu, to pomagałeś Witalowi w rozgryzaniu sposobu gry rozgrywających. Wiesz co, prawda jest taka, że ja nie musiałbym być u Witala asystentem, żeby jemu pomagać, bo ja wszystko zrobię, żeby jemu się wiodło tutaj jak najlepiej i myślę, że wszyscy to wiedzą. Ja w ogień bym poszedł, bo tak naprawdę on mnie siatkówki nauczył i tej filozofii jakiejś trenerskiej. Witala, przecież ile ty lat się trafiłeś pod Witala? Wiesz, to jest właśnie najśmieszniejsze, że po 30, jak słyszę, że ktoś ma, ja mam 30 lat, nie mogę się już nauczyć, a on mnie nauczył grać w siatkówkę. Jakiejś tam filozofii stylu gry, stylu pracy, myślenia o siatkówce i nie ukrywam, że miał chyba największy wpływ. Oczywiście to jest, składa się, że masz po drodze swojej, trzeba mieć szczęście i trafiać na dobrych trenerów. Ja miałem takie szczęście, ale to największe jakby piętno wywarł Vital. No ale co 30-letniemu rozgrywającemu, który w lidze był ceniony, który był takim szalonym rozgrywającym, wiadomo, nie najlepsze warunki fizyczne. Jesteś wyższy ode mnie? Nie. Natomiast niesamowite serce, ale też taka zmysł i podejmowane ryzyko, tak? No to ciebie charakteryzowało. Czyli przychodzisz teraz pod Witala i co on ci mówi? Potrafi ubrać tak siatkówkę, że mecz staje się zero-jedynkowy. Że decyzje, które podejmujesz na boisku, są albo tą decyzję podejmiesz, albo jej nie podejmiesz. I jak ja kończyłem z nim współpracę, zawodnik, trener, i czasami faktycznie na boisku wychodziła szalona akcja, przesunięta, krótka, z 5-6 metra, a on do mnie i przechodzi, ja wiem, że to nie było szalone zagranie. To było najbardziej przemyślane zagranie w tym momencie, które można było wykonać. Ja mówię, kurczaki. Ja jego zrozumiałem i on mnie rozumie. Że to było takie, że ja nie musiałem, ach, po co takie szalone zagranie, trzeba było zagrać spokojnie. Nie, akurat w tym momencie na boisku była taka sytuacja, a nie inna, że to było jedyne słuszne rozegranie. I on, i ja tą swoją grę ubrałem w to, żeby wybierać, podejmować słuszne decyzje. Czasami mi się wydawały szalone, ale czasami trzeba trochę szaleństwa. Ale że potrafiłem je ubrać i to też ci daje taki spokój, że jak podejmujesz słuszną decyzję, to nawet jak ona nie wyjdzie, to wiesz, że to była jedyna słuszna decyzja. I to nie jest, bo nie traktujesz tego jak błąd. A jak robisz coś tak na wariata i nie wiesz, tak nie wiesz, czy ty zrobiłeś dobrze, czy źle i nie do końca jesteś tego pewny. A jeżeli podejmujesz decyzję 0-1, wykonam to albo tego nie wykonam, to jest dużo łatwiej się odnaleźć na boisku i myślę, że to jest takie najważniejsze, co zawsze będę powtarzał o Witalu, że upraszcza sport, upraszcza tą siatkówkę. I to nie upraszcza, że to się, że gra wygląda na prosto, tak? Tylko że prosta jest do zrozumienia przez zawodników.
To trochę tak filozoficznie brzmi. Wiesz co, to jest, zmienia bardzo dużo. Można sobie siedzieć, wiesz, można sobie siedzieć i na przykład o jednym zagraniu, o jednej piłce w meczu rozmawiać pół godziny na przykład, czemu tak, czemu to zrobiłeś, wiesz, i to jest fajne. No, z nim można rozmawiać chyba więcej niż pół godziny i to są ciekawe rozmowy, bo on się nie kreuje, on taki jest, natomiast gdzieś powierzchownie roztrzepany gość, który biega, zagaduje. To jest najfajniej. To było najfajniejsze, jak zostałem asystentem. Jak byłem, grałem pod Witalem, to się wydawał taki nieogarnięty. A jak zostałem asystentem, to siedzisz na ławce tej trenerskiej i widzisz, że to jest tyle aktorstwa, że to są ślady te wszystkie, że on nie wie, czy on bierze czas, czy on się kłóci z trenerem. Że jest... Myślisz, ale to są, gdyby to były takie, mamy jeszcze czas? Nie, dobra. I gdzieś tam jakaś akcja. I kłótnia. No widzisz, ale co, zdarzają się momenty, kiedy on też się myli i ta jego reakcja jest w słabym momencie. Pamiętasz mecz z Argentyną? No dobrze, właśnie o tym sobie samym pomyślałem. Tylko wiesz, co charakteryzuje wielkich ludzi? Że słuchają innych ludzi. Jakby on był zacietrzewionym takim kurde gościem, który jest zamknięty na wszystko. Byśmy nie zdobyli pewnie złotego medalu, się do błędu czy do błąd popełniony, ale słucha ludzi i rozmawia z nimi, ceni swoich zdania, on podejmuje sam decyzję, jest głównym trenerem i sam podejmuje decyzję, ale nie przychodzi każdego z nas z szacunku do nas, rozmawia z nami i to jest, nie zawsze tak jest. Czyli możesz mu powiedzieć, Vital, moim zdaniem tutaj popełniasz tak. Błąd. Znaczy, no tak, ale on za to odpowiada, on podejmuje decyzję, ale przychodzi, rozmawia, dyskutujemy i to jest to niesamowicie pokazuje ten szacunek do ludzi, do współpracowników, do zawodników. Myślę, że to jest bardzo ważne zobacz w tej robocie. Zobacz, ile lat musiał pracować Vital, żeby ten jego sposób był wreszcie dostrzeżony w ogóle. Dostrzeżony. To fakt. No, ale oczywiście to wszystko kwestia... To jest wszystko kwestia sukcesu, który osiągnął, tak? Z reprezentantem Niemiec brązowy medal. Tylko teraz powiem tak. Nie awansowalibyśmy do szóstki, nie byłoby medalu, bo były mecze z Francją, z Serbią. Bardzo kluczowy mecz z Serbią, który wygraliśmy, awansowaliśmy do szóstki. Ścieżka się cała dobrze, graliśmy kapitalnie. Ale jakbyśmy tego nie awansowali, nikt by o tym nie mówił. A on pracuje cały czas tak samo dobrze. Wiesz, widzisz, jakiś świat, życie trenera jest przewrotne i trudne, bardzo trudne. Bo od tego bycia bohaterem, a bycia największym przegranym jest czasami tak cieniutka linia, że jest bardzo cieniutka i dlatego dużo łatwiej jest być sportowcem, dlatego jak mi zadajesz pytanie, czy jeszcze chcę grać, to zdecydowanie łatwiej jest grać niż być trenerem. Ale będziesz w sztabie Vitala Heinena w kolejnym sezonie? Myślę, że tak. Myślę, że będę chciał, jeżeli dostanę taką szansę. Jestem na pewno w kontakcie z trenerem Heinenem i jeżeli związek mi zaproponuje, żebym był dalej jego asystentem, to na pewno. Świetne doświadczenie. Widzisz, są oczywiście, ty jesteś zakochany w Vitalu, to widać, czuć, to absolutnie ta aura. Natomiast Vital w tej swojej bezpośredniości jednak czasami potrafi, wiesz, no, bądźmy też delikatni, chociaż jesteśmy mężczyznami, ale potrafi skrzywdzić. Trochę skrzywdzony czuje się choćby Łukasz Kaczmarek, tak? I nie chodzi o to, że nie pojechał na Mistrzostwa Świata, bo to jest decyzja trenera i ta decyzja okazała się słuszna. Natomiast czasami ten bezpośredni styl... Wiesz, to już ci mówię, jak to działa. Są trenerzy, którzy będą ci, i tacy byli trenerami reprezentacji, którzy będą ci chodzili i cały czas klepali cię po plecach, mówili, jaki ty jesteś dobry, a później był taki trener, który jak mówił, że jesteś taki dobry i robisz duże postępy, to mogłeś się spodziewać, że zaraz wylatujesz z reprezentacji. To taka historia z przeszłości. I to są dwie drogi. Na krótką metę to jest dobre rozwiązanie, chodzić i klepać chłopaków po plecach i mówić, że jesteście dobrzy. Ale na koniec to już, kurde, trener mówi, że jestem dobry, a mnie nie wziął. Lepiej chyba jak od razu otworzyć karty, powiedzieć, nadpracować, czego od ciebie oczekuję. I to w pierwsze zderzenie, te pierwsze 5 minut jest fatalne, bo nikt nie lubi słuchać złych rzeczy. Ale globalnie i tak długoterminowo to jest dużo lepsze rozwiązanie, bo wyjaśnia wszystko. Człowiek nie żyje w tym zamgłą, że może coś się wydarzyć, to jest wszystko... Wszystko jest, tylko że też musi być racjonalnie wyjaśnione, bo jeżeli ktoś użyje argumentów z kosmosu, no to też można się zdenerwować, ale
zdecydowanie ta otwartość i transparentność była, była dobrze widziana. Zmienia też Vital Heinen właśnie podejście i to rozmawialiśmy i z Zibą i z wieloma innymi trenerami do przygotowania turniejowego, bo większość trenerów jednak stawia, dobra, trzeba tak, przypiłować na siłowni, napakować się tą siłą i wtedy to zagra. Natomiast Vital przedkłada fresh, przedkłada odpoczynek, świeżość nad tą niesamowicie ciężką pracę. Czyli pamiętamy Andreja Anastasiego, który przed igrzyskami, to też się mówiło, że tak chciał przycisnąć, bo graliśmy dobrze, to jeszcze docisnąć, żeby było jeszcze lepiej, wyszło trochę gorzej. Natomiast to rzeczywiście jest filozofia Vitala Heinena, że odpoczynek, świeżość, wolna głowa. Wolna głowa i taki, że ma być radość, że na boisku masz być na tyle świeży, żeby czerpać radość z tego, a nie, że mecz jest ulgą od treningu i odpoczynkiem od treningu, tylko mecz ma być tym jakby zwieńczeniem. Nagrodą. I masz się czuć, dlatego nie ma odbijania w parach na treningach. Bo jest nużące, nudne. Czy nudne, nie nudne, ale nie ma tego. Mecz jest nagrodą i to wszystko, co się odbywa na meczu, to jest taka nagroda z całego tygodnia. Ktoś, kto wychodzi na mecz, ma być szczęśliwy z tego, że on się odbywa. W którym tym, tak wracając do Mistrzostw Świata, no, porozmawiajmy o tym, w którym momencie ty zaświtała tobie gdzieś taka lampka, że kurde, to może być gruby wynik, bo wiesz, no my byliśmy tam na miejscu i no, w Bułgarii to tak nie czuliśmy, że tu się może coś wykroić. Nawet jak awansowaliśmy z Bułgarii, to mówimy, kurde, to może być w tym Turynie egzekucja. Mecz z Iranem dla mnie był, ja to cały czas powtarzałem, że mecz z Iranem jest kluczowy i to była trudna siatkówka, ale właśnie jak się na takie mecze wychodzi, to później przychodzi czas na te mecze wspaniałe i ja, wtedy takie rzeczy się widzi. Czy ten mecz z Argentyną trudny, to to samo, to są kluczowe, mimo tego, że przegrany, to jest kawał serca zestawiony i widzisz, że to jest drużyna walcząca. Skład, który był rotowany, Liga Narodów, to też nie jest przypadek, chodzi o Olek Śliwka w półfinale i gra kapitalnie. Panie Jurek, czemu nie czytasz pan? Pytam, słuchajcie, jak czytam, to mnie ładujecie, że nie patrzę na rozmówcę i tylko się koncentruję na pytania. Dobra, za chwilę trochę popytam, jak chcecie coś się dowiedzieć od Pawła, to też kilka pytań z czatu na pewno zadam. Kilka słów o Indykpolu. Rewelacja poprzedniego sezonu. Sporo zmian jednak. Trochę zmian. Ale w ważnych miejscach, teoretycznie, kontuzja Andringi też na pewno nie ułatwiła. Teraz też co, jak tam w ogóle? Średnio. Nie złamana, ale średnio. Dzisiaj nie zagra i myślę, że przez jakiś czas nie zagra. Kluczowy zawodnik, nie ma co ukrywać. Jakość. No tak, jakość. Tak, tak. Jakość i powtarzalność. Więc 4 zwycięstwa, 6 porażek, tak? Na ten moment. Jak to możesz ocenić? Wpadek to bym ostatni mecz z Lubinem zaliczył do takich meczów, gdzie u siebie powinniśmy... 3-1 postawił na was. I tak się zapowiadało właśnie, no moment tutaj tego urazu, ale Lubin zagrał kapitalny mecz. To ja muszę przyznać, że zaskoczyli, może my im na to pozwoliliśmy, ale to bym uznał za wpadkę. Myślę, że gramy w miarę, na miarę naszego potencjału. Tak bym to ocenił. I też Indykpol jest taki... Może nie największym kryzysem ligi, ale jest stabilnie w klubie? Wiesz co, Stępek u nas nigdzie na magazynach nie ma, żadnych. Solidny klub, myślę, że jeśli chodzi o organizację, to mały klub. Może nie błyszczymy na salonach, ale świetnie zrobiony. Mogę powiedzieć, że świetnie zorganizowany. Wszystko... Rewelacyjnie. Jeszcze gra w pucharach. Nie spodziewałem się, że nawet tak będzie zorganizowane nasze wyjazdy na puchary, że tak się klub postara. Pytanie od... Nie, tutaj, to, tego na górze nie czytaj, to, tutaj na dole. Pytanie od naszego widza. Czy uważasz, że wycisnąłeś wszystko ze swojej kariery? Słuchajcie, jeszcze Paweł nie kończy, także jeszcze tutaj tę cytrynę można cisnąć. Maxa. Złoty medal Mistrzostw Europy, jeśli chodzi o tę seniorską siatkówkę, tak? W Turcji, brązowy medal Ligi Światowej, chyba 102 występy? A wiesz co, ponad tak, 100 występów. Myślę, że takie rzeczy. W reprezentacji Polski. No i pytanie od widza. Czy wyciągnąłem Maxa?
Nie wiem, jeszcze przede mną parę, mam nadzieję, kilka sezonów. Cieszę się tym, co robię. Nie patrzę na to, czy wyciągnąłem maksa. Pytanie, czy jest maks? Pytanie, czy grałem na miarę swojego potencjału, to myślę, że tak. Że to, co mogłem, to wykorzystałem. I to myślę, że jednak wykorzystałem swój potencjał, jakby osiągnąłem do tej pory. Poczekajcie, ubiorę to inaczej. Każdego dnia przychodząc do pracy na trening, odpoczywając w czasie wolnym między sezonami, dawałem z siebie i daję cały czas z siebie 100% swoich możliwości. Może jak skończę grać w siatkówkę, zacznę się zastanawiać nad tym, czy był to mój maks, czy mogłem gdzieś jeszcze jakieś tam filozoficzne przemyślenie się nasunął, ale w tej chwili, czemu też chciałbym jeszcze trochę pograć, cieszę się tym, że każdy dzień mi sprawia przyjemność, ten czas wolny, 4 miesiące wakacji nie mam, że odpoczywamy, leżymy i tylko myśli się o tym, co się wydarzy dalej na boisku siatkarskim i pod tym względem cały czas daję z siebie maksa. Ja pamiętam te początki, znaczy początki w tej najwyższej klasie, tak, Paweł, no to było wielu ekspertów, którzy mówili, że to jest na chwilę, no nie, że nie może zawodnik o takich warunkach zrobić kariery na boiskach plus ligi z tymi koniami i wtedy Edward Skorek, tak, jakby tobie zaufał, ciebie wziął, przytulił i chciał udowodnić, że będziesz grał. Kapitalny trener, oj, trener Skorek, niesamowity wpływ. Na też na moje poczynania boiskowe. Ale dochodziły do ciebie właśnie te głosy, że musiałeś ciągle z tym walczyć, z takim, wiesz, dobra, może życie. Nie jestem najwyższy jak na siatkarza, ale nie o to chodzi w siatkówce też. Wiesz, to całe życie trzeba było się z tym mierzyć. Teraz już nie muszę się z tym mierzyć, bo mam na tyle ukształtowaną jakby pozycję, gram tyle lat, że wszyscy wiedzą, że co ja mogę, w czym mogę pomóc, w czym mogę przeszkodzić drużynie. I to jest akceptowane, ale tak codziennie trzeba było się, wiesz, codziennie musisz się też z tym mierzyć, jak ci goście górą jadą, atakują ci górą, się to denerwuje, że nie powinni, także to są walka codzienna, ale to właśnie to jest... Mówi, dobra, robię nogi, trzeba trochę wyżej skakać. Nie, zresztą wiesz, kto wysoko skacze, to krótko skacze. Jedynym zaprzeczeniem jest Mariusz Buch. To fakt. Klasy, to fakt. Skika cały czas. Twoja ocena sytuacji w Asekoresowi Rzeszów, bo zespół, który też personalnie powinien tutaj absolutnie być w czubie, a może nie, może twoim zdaniem... Na pewno myślisz, że personalnie w czubie? Nie, no dlatego pytam... Moim zdaniem nie było to drużyna na to top 3, top 4. Bardzo dużo zmian i to trzeba było czasu. Zanim oni zaczną grać. Do tego kontuzje, problemy z obcokrajowcami i to wszystko się nawarstwia. Teraz jak nie wygrywasz iluś meczów, to zaczynają się też problemy mentalne. Także to nie jest takie proste, że oni to powinni być na drugim, na pierwszym miejscu. Przede wszystkim nowa drużyna. Jakbyś nie spojrzał, to jest nowa drużyna. Teoretycznie tak, ale jak popatrzysz tak, na przyjęciu dwóch, można ich nawet gdzieś zaliczyć, jakby jak są zdrowi, Rossard, Mika, to wiesz, no to są... No to teraz Rossard, Mika, okej. Okay. Badipur, lider reprezentacji Iranu. Szalupa, który cały czas gra kapitalnie w plus lidze. Na środku Karol Kłos i Pohan, lepszej pary środkowej, mimo że jest reprezentacyjny, rozgrywający mistrzów świata, atakujący MVP mistrzostw świata, i który trzyma od 15 lat, gra kapitalnie, to już masz bohatów. Zaksa, chyba nie będę mówił, że maszynka niezacinająca się, która jak walec idzie przez ligę, także nie jest tak łatwo. Jastrzębie, który jest bardzo dobrze zbudowany, Politechnika teraz, Oniko, to nie jest tak łatwo zbudować. No ale też nie jest, to, wiesz, no to też nie jest skład na top 3 od dołu, nie? To też nie. Tylko wiesz, przegrali dwa mecze takie, zresztą bym powiedział trzy, bo z nami mecz też sami oni przegrali. Nie, w pewnym momencie my wygraliśmy pierwszy set, i oni później już w drugim secie prowadzili i gra wydawała się poukładana i nagle im się to wszystko zsypnęło i zrobiły się problemy. Ale mówię, no nie jest tak prosto. Przede wszystkim dwóch nowych rozgrywających. Jak dobrzy by oni nie byli, to zawsze to jest problem. Ale to był błąd, bo dla mnie tak, Rafa Redwitz, mimo tego, że przesympatyczny, wspaniały człowiek, ale
ale już chyba jego ten czas tego topu, no to minął. No, wiesz, no nie chcę być też jakimś takim, no ale to pokazało, no nie chcę być niemiły, no, ale wydawało się, że RS-owia, która no, gdzieś chciała zaatakować te pierwsze miejsca w lidze, no bierze sobie, nie będę mówił podstarzałego, ale już bardzo doświadczonego i na drugiego sędziego, który też był niewiadomy. Bo on ma też specyficzną konstrukcję. To widziałeś, ten zawodnik wszedł, to była panika. Na początku to była panika, to on był roztrzęsiony. Ale myślę, że z czym, o czym nie rozmawiamy, z presją, jaka panuje w Rzeszowie. To jest tak, wymaga się bardzo dużo od drużyny. Nie zawsze się uda przegrać jeden mecz z drużyną, z którą teoretycznie powinieneś i się zacząć robić problem. Byłem tam, grałem przez jeden sezon, bardzo dosyć dawny temu. To był częstochowski nalot. Nalot był. Odlot, nalot, nie wiadomo jak to. Polot, czyli w każdym bądź razie jest ciężko się gra. Jest mega przyjemnie się gra na hali, na podprom, nawet jak jesteś gościem, są kibice są przeciwko tobie, ale presja wywierana na drużynę z RS-owi z Rzeszowa też jest duża, taka ta wewnętrzna i w pewnym momencie tak nie pomaga i myślę, że ciężko, ale to klubowe mistrzostwo świata pokazało, że jest ogromny potencjał w tej drużynie. Dobrze, jest jakieś pytanie, jaki Paweł dla ciebie był i jest autorytet siatkarski, jeśli to dobrze zdążyłem przeczytać, bo przerwa się tam w robocie komuś kończy. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta taki rozgrywający, był Paweł Zagumny. To jest, myślę, że od zawsze był autorytet i jedna z takich fajniejszych rzeczy, spełnieniem marzeń, to było móc być z nim w reprezentacji. Czasami nawet w pokoju mieszkać, na jakichś turniejach ważnych. W Turcji mieszkałeś z Pawłem? Tak, na przykład. Tak? Podczas Mistrzostw Europy, wtedy byłeś z Pawłem? Mhm. Paweł jeden z najlepszych wtedy rozgrywających w tym czasie. Nie? Myślę, że jakby się teraz przebrał, to też dałby radę w plus lidze. Tak jakoś nos mi podpowiada, że w formie fizycznej na pewno jest, bo z żoną zawsze dbali o to, żeby być fit, a palce i głowa. No to skoro jesteśmy już rozgrywający, dziś jak przychodził Vital, to też mówiło się, że no dobra, powinien wziąć jednego doświadczonego, no bo trzeba grać, ale już holować gdzieś następców i szukać następców. Ostatecznie wziął Fabiana i Grześka, bo co? Bo jeszcze za słabi są? Ci z tyłu? Ja myślę, że wszyscy dostają. Trzeba było wybrać najlepszą drużynę, jaką masz. To nie jest... też ciężko powiedzieć, jak jedziesz na turniej, to chcesz zabrać najlepszych zawodników, jakich masz. Jasne. Zobacz, w piłce nożnej jak jest. Bierzesz... czasami te powołania się zmieniają. Tak nie śledzę w tej chwili może tego idealnie, ale zawsze był ktoś grał kapitalnie w tym momencie, jest powoływany do kadry. U nas najlepsi zawodnicy i wydaje mi się, że ta grupa jakby zawsze Vital starał się dobierać najlepszą grupę, jaką mógł. Wszyscy dostawali szansę. Myślę, że będą dostawali, bo mamy kapitalną młodzież. To kto jest twoim zdaniem najbliżej tej naszej dwójki pierwszych rozgrywających w reprezentacji? Wiesz, masz kilku młodych, fajnych rozgrywających. No to kto? Janusz Komenda, Kozuł, to już masz takie trzy proste nazwiska na początek, którzy są, według mnie, prezentują bardzo dobry poziom, bardzo wysoki poziom. No to z nich taki najlepiej, najwyżej kto? Wiesz co? W pewnym momencie w sporcie jednak jest weryfikacja i musisz przeprowadzić gradację. Jest ten. Przychodzisz i kto jak się zachowuje w drużynie, kto jaką pozycję przyjmie. Każda drużyna jest inna. Jedna potrzebuje lidera rozgrywającego, który będzie wszystko ustawiał na boisku, a druga potrzebuje rozgrywającego, który będzie po prostu nie będzie, będzie egzekwował zadania trenera. Także to nie jest tak, że powiesz, a ten jest najlepszy. Jeden ma lepszy blok, drugi ma lepszą zagrywkę. Jeden gra szybciej do tyłu, lepiej do tyłu, drugi gra szybciej, lepiej krótką. Jak masz drużynę, musisz tego rozgrywającego dobrać. To nie jest tak, że mamy najlepszego rozgrywającego. Czy Witanowa jest najlepszym przykładem? Czy masz Bruno? To rzeźbi ostatnio. Ale czemu? Ma taką drużynę, że tam nie jest potrzebny taki rozgrywający, który kreuje grę, tylko jest potrzebny facet, który postawi te piłki na skrzydła i żeby ci tam łomy. Ale to może dlatego nie pasuje, bo wiesz, że Bruno to chciałby być kreatorem, chciałby i troszkę dlatego, sztuki. I nagle to jest kapitalny rozgrywający. Topów przez lata na świecie i on staje się, nie jest w stanie pokazać tych swoich wszystkich możliwości i umiejętności. Czy nie odpowiesz mi, kto jest najbliżej reprezentacji z tego drugiego planu? Nie jestem... Witalem. Dokładnie. Ale jakbyś ty miał powoływać, to...
Ja bym siebie powołał. No, jeszcze byś pewnie nie jedno wygrał. A w ogóle był pomysł Witala, żebyś jednak... Na libero chyba. Antytechnicznie to byś sobie na libero. Tak. Ja libero poradził. Paweł, 20:30 dzisiaj o Niko. Ja ciebie nie będę już dłużej męczył, chociaż tak kilka pytań jeszcze bym ci zadał. Dobra, faworyt jeszcze plus ligi, no bo teraz widzimy po tych tam kolejkach, które się odbyły, prowadzi Zaksa, ale Zaksa, pamiętamy rok temu, to tak było bardzo podobnie. W pewnym momencie oni złapali zadyszkę i... Wiesz, moje taki odbiór to jest tak, Zaksa to jest najlepsza maszynka w plus lidze. Najlepiej zbudowana drużyna, jakby najrówniej, gra cały czas równo. Ich odwahania może są lepsze i gorzej, to są 2-3%. Jest drużyna Bełchatowa, która ma kapitalny potencjał, jakbyś wszystkich zawodników wziął indywidualnie, to oni muszą zacząć grać. I w zeszłym roku co im wypaliło? W finale tej indywidualności zagrał kapitalnie, dlatego Zaksa, to nie jest to, że Zaksa zagrała fatalnie i przegrała mecz, po prostu indywidualności wzięły górę. Skry, dokładnie tak. I myślę, że ten sezon będzie podobny, jeżeli Zaksie się nie uda gdzieś tam na końcu zneutralizować tych indywidualności, to będą mieli problem, a jeżeli uda im się to zrobić, to ta maszynka dojedzie do końca, bo to jest naprawdę niesamowicie się ich na nich patrzy i... Dobra, włączy się, bo tak, Resowia trochę odpadła od peletonu, Stocznia się rozbiła i Oniko sięgające po Kurka i po Pęczewa, Oniko będzie... Na pewno drużyna będzie. Nawet bez nich to jest bardzo dobra drużyna. Bez nich to bardzo. Ale miała takie miękkie podbrzusze. Można było trafić faktycznie. Ale bardzo dobrze zbudowana, bardzo dobrze grająca drużyna, tak układana. Teraz jak wymienić te dwa klocki, czy jeden, czy półtora, czy to jakieś wzmocnienia, co to się zacznie dziać, jak ta drużyna zacznie reagować. Oni mogą zupełnie inaczej grać teraz. Zupełnie inna dystrybucja może być. Może być, to się może zmienić. A... Jastrzębie, bym jeszcze do tego Jastrzębia nie przekreślał. To jest naprawdę, na mnie zrobili bardzo duże wrażenie. Kto będzie trenerem Jastrzębia? Słuchajcie, tego na razie nie wiemy. Są oczywiście tylko plotki, gdzieś jakieś tam domysły. Czy wrócą koszulki, prawda, dzisiaj? Wrócą, tak. Oniko faworytem. Z faworytem to bym nie przesadzał, bo wiesz, no plus lidze? Tak. Nie, to dla mnie jednak trzeba trochę szacunku też dla Zaksy. No Zaksa przede wszystkim był stabilniejszy, w ogóle skład taki trzon utrzymany, grają od długiego czasu. Oniko będzie mocniejszy, ale też, no wiesz, no, muszą... To nie jest tak, że... Kuchnię siatkarską mam opowiem. To jest tak, przychodzi sytuacja 24, po czym poznajesz kapitalną drużynę? Przychodzi sytuacja 24-24 i ta Zaksa gra cały czas tak samo. Oni cały czas tak samo dobrze grają, nie pękają, mogą przegrać. Tą końcówkę, bo przeciwnik może zrobić coś dobrego, ale oni grają cały czas tą samą, pewną, bez zawahania, każda akcja jest rozgrywana. A taka drużyna, która jest zbudowana w ciągu jednego sezonu, dwóch miesięcy, jakaś zmiana i przychodzi ten ważny moment i nie wiesz, jak zawodnik się zachowa. Oni tam się znają jak u sekoni, każdego zachowania nie muszą ze sobą rozmawiać, tylko wiedzą wszystko, co się wydarzy. A tutaj zawsze jest tam tak jakby nutka zawahania i niepewności. To nie pomaga, tylko raczej przeszkadza. Ale spodziewasz się, że jeszcze Niko Pęczew, który przychodzi do tego, on myślisz, że od razu wejdzie do składu? Bo, nie mam bo on może pełnić rolę takiego jak w skrze, tak? Tak. Często może... zmienił bednoża, a z kolei w finałach, pamiętasz, jak dał zmianę, to... grał kapitalnie. To grał świetnie. Ja myślę, że tak może być podobnie. Tak jak Bąbostalin, troszkę niedoceniany chłopak ze starych jabłon, wiesz, Piotr Głuchasik, kapitalny. Zwierzę niesamowite. Ale i fajny człowiek, świetny człowiek i sportowiec z dużą pokorą podchodzący do sportu i grający kapitalnie. Tak myślę, że troszkę niezauważony w tym Oniko, że gra świetny sezon. No zauważony przede wszystkim, że wylądował jako wszystko wygrać w Oniko, zespole jednak. No wiesz, Oniko mu zaufał. I co na przykład tu widać rękę Stefana, że mimo... Nie wiem, ile Piotrek ma lat, 25 pewnie. Nie wiem tak dokładnie, ale zrobił postępy i gra lepiej niż grał wcześniej. To jest fajne i takie, jak obserwujesz zawodników latami, oglądasz sobie wideo, jak ktoś blokuje, jak atakuje, to patrzysz, o, zrobił postępy. Czasami nie widać tego aż tak bardzo w przyjęciu, ale widzisz, że coś zmienił i widzisz, że się rozwija, że to jest, świadczy o tym, że to nie jest
jak ja tu mówię, patyk od kaszanki, tylko inteligentny chłopak, który cały czas nad sobą pracuje. I to są fajne rzeczy. I w filozofii Witala Heinena to jest dalej młody zawodnik. Pamiętajmy, że Witel uważa, że dopiero po 30 to siatkarz może duże rzeczy wygrywać. Coś w tym jest. Chociaż Kuba Kochanowski jest tego zaprzeczeniem, bo Kuba... Czemu, ale patrz, najgorsze jest to, że gdzie z kimś nie rozmawiam, to zawsze musi być Kuba Kochanowski. No takim tatusiem trochę się stałeś też Kubem, ale też dlaczego, bo to ty ciągle powtarzałeś, byłeś też zafascynowany Kubą jako tym młodym człowiekiem, który przeskoczył pewien etap i on tak jakby, wiesz... poczekaj, jak to tam, że on się... Zdradzę on ma głowę, wam, naprawdę... Zdradzę wam tajemnicę, płacił mi za to, co mam mówić. A, no, tak myślałem właśnie, że to nic, w tych czasach nic za darmo. Natomiast tyle komplementów, co można było słyszeć z ust Pawła Wojickiego na temat Kuby Kochanowskiego, to naprawdę nie padało. I wydawało się, że to może być prawda nawet. I była prawda. I to są też fajne rzeczy, że się człowiek nie myli, bo popełniasz milion, człowiek mówi dużo rzeczy i bardzo dużo razy się myli, ale fajnie się w takich sytuacjach. Ja jeszcze dużo mówię, więc się, wiesz, jak dużo mówisz, jak jeszcze więcej mówisz, to jeszcze więcej się mylisz, więc tak jest. Ale jeśli chodzi o Kubę Kochanowskiego, nie odbiję mu sodóweczka, bo tylko znasz. No, on jest teraz naprawdę potężną gwiazdą w naszej siatkówce. To jest takie... dwa słowa. Jedno jest nowe, którego się nauczyłem chyba z dwa dni temu, co znaczy dzban. Najpopularniejsze słowo wśród młodzieży. To się też ostatnio na Twitterze mówię dzban. To jest jedno, a drugie to jest takie trochę starsza asertywność. I czyli to nie jest dban? Nie jest dban, jest asertywny i to taka jest moja regułka. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem, co to znaczy tak naprawdę słowo asertywny, to było przy Kubie. Zawsze mi się wydawało, że asertywny to było obraźliwe. Jak z takiego pokolenia jestem, że takim bycie nieprzebojowym, to nie jest złe, to jest asertywny właśnie, że trzeba wiedzieć, czego się w życiu chce. I on tego wie. A ja mi się kiedyś wydawało, że asertywny to jest takie, że o, tutaj do przodu wychodzi, hop, hop, hola, hola, fura, skóra, bura i wszystko. A i komura. A tu pierwszy raz zobaczyłem, poznałem Kubę, mówię, kurde, chyba jednak znalazłem definicję słowa asertywny. Że on miły, grzeczny. Inteligentny chłopak, ale wie, czego chce w życiu i wie, jaką ścieżką chce podążać. Czyli miły, grzeczny, czasami to przeszkadza, nie? Że czasami no właśnie wiesz, dlatego z mojego pokolenia to było tak, albo jesteś taki zahukany, spokojny, albo jesteś taki do przodu. Pura. I później się pojawiło słowo, a to jest takie to super do niego pasuje. Powinien zostać jeszcze czy myślisz, że powinien gdzieś ruszyć? Że on to wie najlepiej, co powinien zrobić. Myślisz? Tak, on wie najlepiej, co powinien zrobić. Aż tak. Czy on przerósł nas wszystkich? Przerósł. Świetnie podejmuje decyzje życiowe. Ale przede wszystkim ma talent i przede wszystkim dobrze gra i takiemu zawodnikowi też trochę łatwiej zaufać. Nie. Mówię to z perspektywy trenera, nie? Nie ufasz mu? Nie, nie jest. Czy jak dobrze grasz, to nie znaczy ufanie, ale on jest. On jest. Ja też byłem pod wrażeniem tutaj prawdziwej siatki, zrobiłem z nim wywiad i wiesz, myślałem, że będą a tu poważne dyskusje się toczyły. Nie ma lekko. I to jest fajne, to jest fajne. Tak jak z tobą też spodziewałem się właśnie takiej trochę filozoficznej, bo ty... Mało wesoły, mało śmieszny. Nie, właśnie, to jest znakomite. Wiesz, jak do mnie w domu mówią, mało śmieszny ten błazenek. Ty jesteś właśnie bardzo śmieszny, Paweł. Ale też w wielu słowach mądry, a ja, bo tak, 1, 2, 3, raz, 2, 3, niby siatkówka taka, nie? A ty fajnie, bo ty widzisz coś więcej w tej dyscyplinie. Czy wiesz co, czy widzę coś więcej? Właśnie nie. Można to zrozumieć. Możemy siąść i porozmawiać o tym. I wiesz, to są 0-1, matematyka, no to jest... Myślisz, że tak? Tak. I co, I że Witel niby tam w tych arkuszach sobie to wszystko rozpisuje? Wiesz, to są później masz filozoficzne rozgrywki. To jest... Mamy jeszcze czas? Oczywiście, to jest no limit. Jak jesteś trenerem, to się nagle zaczyna zastanawiać, czemu ten przyszedł nieuśmiechnięty na trening, a czemu... I to są rzeczy, których jak jesteś sportowcem, nie ogarniasz. Patrzę trochę więcej, jestem doświadczonym, patrzę na trochę więcej rzeczy niż tylko na siebie na treningu, ale tak normalnie, no to wiesz, no co cię interesuje, czy ktoś się wyspał, czy nie wyspał. Trenera takie rzeczy wszystko musi interesować, musi wiedzieć, czy ktoś
jest w stanie trenować, co zrobić, jak do niego dotrzeć. Wiesz, na jednego trzeba chupnąć, na drugiego trzeba historię. To jest, będzie, nie wiem, czy nie obrazi się Vital. To jest historia. Historia. Gramy mecz w Będzinie, byłem jego zawodnikiem i mówi Vital tak. No to jest sytuacja 0-1. Sprzed 5-6 lat. Mówi, chłopaki, Będzin bardzo słabo przyjmuje flota. Mają fatalne, najgorzej w lidze przyjmują flota. Wszyscy zagrywamy flota. No i co, Kuba Jarosz przychodzi do mnie, Paweł, to ja mam zagrywać flota? No chyba tak. Weź się idziesz, zapytaj Vitala. No dobrze, przyjdź, zapytaj, masz zagrywać flota. I zagrał kilka asów w tym meczu, to ma bardzo dobre floty, ma Kuba bardzo dobrego flota. I on tu śmiesznie to wygląda, ale bardzo dobrze zagrywa zagrywkę flot. No ale Cupko nie przyszedł się zapytać, czy ma zagrywać flota. 6-6 w pierwszym secie zagrał z wyskoku i zepsuł. Wyleciał do szatni. Po 30 sekundach Cupko był w szatni. Już zakończył się dla niego mecz. Po czym wrócił i czwartego seta sam wygrał. Wszedł na boisko, jakoś było zamieszanie, musiał wejść. Wszedł i sam wygrał. Po prostu wszystkie piłki do Cupko wygrał. Ale to był też sposób dotarcia Vitala do Cupki, Cupkowicza Konstantina, do którego trzeba było po prostu jechać z agresją pełną. No on nie miał tam łatwo, tak? Ale pamiętam te działało czasy. To działało. I to było niesamowite, że był chłopak, ktoś, kto trzeba było pogłaskać. I Vital dobrze to wiedział i do niego przychodził, tylko mówił, gra świetnie. A był drugi, do którego trzeba było przyjść i tam go pobudzić inaczej, także to są niesamowite historie. Słuchajcie, jeszcze tam pytaliście o Fabiana Drzyzgę, który gra w Nowosybirsku i gdzieś pojawiły się publikacje, że Klemen Konstantinow dzwonił tam. Ja rozmawiałem z Nowosybirskiem, i rzeczywiście Klemen skrytykował rozgrywającego, natomiast drugiego, a nie pierwszego, którym jest Fabian Drzyzga. No, takie były fakty. Fabian był po rozmowie z Klemenem Konstantinowem i Klemen. Tak, z moich takich doświadczenia bym powiedział, że jeżeli trener kogoś publicznie krytykuje, to znaczy, że jest to bardzo ważna postać w tej drużynie i bardzo silna osobowość, którą może skrytykować, bo jeżeli by był zawodnikiem jakby... Ale skrytykował drugiego, czyli Fabian musi się bać. Nie skrytykował drugiego, który tam później też musiał się jakoś tłumaczyć ze swoich decyzji. Ale to są takie, myślę, że sprawy drugoplanowe. Zdecydowanie tak. Trenerzy różne rzeczy mówią. Tak. No, a jeszcze Plamen, to też, Plamen jest też specyficzną osobą, ale krytykowanie pierwszego sypacza w trakcie dobrego sezonu, to też trochę nie miałoby sensu, nie? Po meczu jeszcze z Kazaniem, jednym z faworytów, wiadomo, gigantem, także nie ma się czym zajmować. Typy na dzisiejszą kolejkę. Typy, słuchajcie, typy będą, Marcin mi przesłał, już nie będziemy tutaj filmowo zamieszczać typów, tylko na kanale, w tej zakładce społeczność, szybciutko za jakąś godzinkę typy napiszemy. Marcin, 3-1 typuje Oniko dzisiaj z Indykpolem, to się tak cieszy się, że daje wam seta, czy nie, bo ja chyba podobnie postawię. Nie boję się, słuchajcie, nie boję. Nie, myślę, że trzeba podchodzić. Realnie. Rozmawiałem z Mirkiem, kierowcą, mówię, jaki wy nie, wiesz co, mówię, Mirek, wiesz, że jak my wychodzimy, to nie zastanawiasz się, jaki, trzeba wykonać swoją pracę, wykonać to, jak wykonać to dobrze, to okej, okay, no, czy wygrasz, czy przegrasz, nie jesteś w stanie tego. No tak, jesteście osłabieni. Z drugiej strony, bez Andringi pokonaliście po fajnym meczu PGS Krebełchatów. Oje. Wyjeździe. Dzięki mnie, co prawda, i pierwszej zagrywce. ale świetny mecz. Pamiętam, jak ty byłeś nawet chyba zdziwiony, że tak zagraliście. Że Marcel Lux tak zagrał, pamiętasz? No, grał kapitalnie. Siergiej Kapelusz też zagrał fajnie. W ogóle dobry mecz wtedy. Okay. I z Krakula ładny. No to ciężko. Jak dobry mecz, to jest jak dwie drużyny grają dobrze. Że jak wygrywa mecz, bo druga wygrała samo, to tak. Że fajnie, jak wygrywasz, że ktoś gra dobrze. Najfajniejszy mecz. To jest tak, ktoś gra kapitalnie, ty grasz fatalnie i wygrywasz ten mecz. To później wchodzisz do szatni i sobie mówisz, kurde, ale super, nie? Tak graliśmy taki piach, a udało nam się wygrać, wyszarpać to i potem jesteś najbardziej szczęśliwy. Bo jak grasz kapitalnie, no to wiesz, to wszystko wychodzi i jest okej. Okay. Ale jak ci nic nie wychodzi, to wtedy wymyśl coś, żeby coś z tego było. No to jeszcze jedna drużyna, gdzieś Cera Czarni Radom. Troszkę na razie zaczynają być mistrzami Złotego Sufitu. Mają problemy z czołowymi zespołami. Pierwszy set bardzo fajny
z PGS-krą, ale później to jest taki set, że PGS-kra pewnie jakoś do końca zadowolona ze swojej gry nie była w tym meczu, ale jednak z czołową drużyną Ceradem wygrali za 3 punkty. Bardzo dobrze zbudowana drużyna. Cerad? Cerad. Myślę od lat. Trener Prygiel, nawet nazwał menadżerem Prygielem. Menadżer. Ja słyszałem, że on nawet gromadził środki w ostatnich sezonach, żeby gdzieś troszkę biedniej, że w pewnym momencie, jak pojawi się też... Myślisz, że biedniej? Nie. Ale część oszczędzał. Oszczędzał część pieniędzy budżetowych właśnie po to, żeby jak się pojawi perspektywa też fajnego obiektu, hali, żeby wtedy trochę więcej dofinansować i stworzyć mocniejszy klub. Fajna strategiczna rozmowa. Kapitalnie zbudowana drużyna, zbalansowana, odpowiedni super. Ja jestem pod wrażeniem wielkim też tego, co zrobili w Radomiu. Ale też forma Wojtka Żelińskiego. Żelinia gra. On gra, nie? Koło czas... Ja bym go porównał do Krzyśka Gierczyńskiego. Nie mówię o sposobie i stylu i... Możliwe, faktycznie. Ale Krzysiek też. Tyle lat na taki kost swoje. Tak. To fakt. Nie, też niesamowity siatkarz. To są spełnienia marzeń. Granie z tym Jerem Gierczyńskim, to było takie jedna z przyjemniejszych rzeczy w życiu. Z Dawidem Murkiem. I stoimy, gram w Bydgoszczy, jestem pod siatką, mam 30 chyba 2 lata. I stoi obok mnie Jurkiewicz i Murek. Jestem najmłodszy, a jeszcze mamy we trójkę więcej niż cała drużyna razem wzięta. To fakt, bo... Ale wiesz, co jest fajne? Fajne jest to, że ty doceniasz, bo taki Murek właśnie był pewnie twoim jakimś tam też jednym z idoli, jak ty wchodziłeś do ligi. Wiesz, to się i ty do dzisiaj to doceniasz, że Jezu, ja mogę z tymi... To są takie rzeczy, ja mogę nawet powiedzieć więcej, mogę sobie wziąć, zadzwonić do Dawida i z nim porozmawiać. To są piękne rzeczy, wiesz? I ty się tym naprawdę szczerze cieszysz. Z tego się cieszę, że znam takich ludzi, jakbym potrzebował porady, to bym sobie do nich do Dawida zadzwonić. Paweł, i to jest chyba kapitalna puenta. Puenta i twojej osoby, i naszej rozmowy. Nie uderzyła ci żadna sodówka przez ciebie. Nie uderzyło, naprawdę. Paweł Wojcki, słuchajcie, wprawdzie siatki, z Pawłem można by rozmawiać o siatkówce i rozmawiajmy o siatkówce, po to istnieje, prawda, siatki, żebyśmy właśnie sobie tak usiedli, porozmawiali, posłuchali anegdot i tak dalej. Dziękuję serdecznie, Paweł, że znalazłeś chwilę, spotykamy się wieczorem, bo też będę miał przyjemność komentować dzisiaj poczynania Indyk Polu i Oniko Warszawy, Oniko wzmocnione. Jakby jako trener od razu byś Kurasia załadował do szóstki? Właśnie myślałem o tym, mówię, kurde, trudna decyzja, czy wyjść i od początku jechać, ale to tak, niszczysz tego drugiego swojego atakującego, bo ty od razu, kurde, nagle jesteś, z drugiej strony tam we dwóch chłopaki się mieszają, no to są rzeczy, masakryczne problemy i co, no i teraz będziemy ryzykować, że Bartek będzie musiał się zgrywać w meczu. Tu jest to wkalkulowane od razu kilka błędów, siatkówka to nie jest taki sport, że możesz sobie nagle pozwolić na to, a dobra, 10 błędów. No może, nie wiem jak w meczu z nami to będzie wyglądało, ale no, ogólnie to nie są takie... No ale zaczniesz Araujo, będzie szło, wygrasz mecz 3-0, któraś łama. Co zrobić następnym? No to są naprawdę dylematy, tak? To są ciężkie rzeczy. Tak, na pewno nie da się uratować samopoczucia czy też komfortu. Wiesz, najważniejsze jest dobro drużyny, tylko że później będzie tego chłopaka mógł potrzebować w jakimś momencie kontuzji czegoś, a on będzie, też zależy jaką ma konstrukcję psychiczną, czy jest twardym, czy no, są ludzie, to jest normalnie tyle rzeczy. Tak, to są... Dzisiaj próbowałem, jak chłopaki wchodzili na salę z Politechniki, z Ozonika, jak wyglądają właśnie, jak ta sytuacja się na nich, bo to jest też ważne, jak to wszystko będzie, jak zespół odbierze. No właśnie, dlatego dzisiaj nie wiem, czy odpowiedź. No zobaczymy, co się będzie działo, zobaczymy, jaki będzie scenariusz. Życzę ci dobrego meczu, Paweł. Dziękuję, że znalazłeś tę godzinkę dla Prawdy Siatki. Prawda Siatki, już niedługo kolejne nasze odcinki. Paweł, prawie godzinę żeśmy. Która jest godzina? Zjesz jeszcze obiad, dadzą ci obiad. Dobra, lecz Paweł. Dzięki, na razie.